Piękni młodzi, witam was na moim kanale w specjalnym odcinku. Wszyscy ci, którzy oglądają mnie regularnie, wiedzą, że lwia część tego, o czym mówię, dotyczy budowy domu i wszystkich tematów związanych jakby z otoczką dotyczącą tego zagadnienia. Niemniej jednak, w świetle ostatnich wydarzeń, zdecydowałem, że będę przez najbliższy czas wplatał również tematy odnośnie tego, co aktualnie się dzieje, jak to wpływa na budowę naszych domów, jak to wpływa na nasze życia. Tak czy siak, i tak te odcinki będą dotyczyły również zagadnień budowlanych i nie inaczej jest dzisiaj. Niemniej jednak poruszony zostanie temat najbardziej palący, najbardziej obecny, czyli świąt, tego jak powinniśmy do nich podejść w świetle obostrzeń, które zostały wprowadzone. I również poruszymy sobie potem jako drugi temat specustaw i tego, jak one wpłynęły na terminy rozpatrywania naszych wniosków. Chodzi tutaj o pozwolenia na budowę, o wydanie warunków zabudowy. I moi drodzy, jeszcze jak zgłaszacie sobie budynek, no to jak to wpłynęło na ten 21-dniowy termin tak zwanej milczącej zgody. Ale o tym za chwilę. Zaczynamy teraz tematem, tak jak powiedziałem, o świętach Wielkiej Nocy. Nie wiem, czy śledzicie na bieżąco statystyki tego, co się dzieje na świecie. W pierwszym odcinku, w którym wspominałem o koronawirusie, to było 2 albo 3 tygodnie temu, wspominałem wam również odnośnie liczby zakażonych osób i było wtedy ich 340 tysięcy, około 340 tysięcy. Teraz mamy blisko, albo już przekroczyła ta liczba, 1,5 miliona. Zresztą sami zobaczcie. Ale nie o to tutaj chodzi, żeby się załamywać, żeby się ograniczać tak bardzo, żeby nasze życie po prostu straciło jakiekolwiek kolory. Wczoraj miało miejsce kolejne przemówienie naszego miłościwie panującego premiera razem z ministrem Szumowskim. I wszystkie te obostrzenia, które były wcześniej, zostały przedłużone, też zostały dodane nowe. Znaczy jeszcze nie, one dopiero wejdą w przyszły czwartek, ale o tym wam opowiem w następnym odcinku, który wyjdzie już za 3 dni, w poniedziałek. Troszkę nagrywam teraz częściej, czyli oprócz tych piątkowych, standardowych odcinków są też często dodawane drugie w tygodniu, no i właśnie będzie ten w poniedziałek, wtedy wam o tym powiem szerzej. Niemniej jednak to wystąpienie nie miało na celu tylko tego, żeby nam powiedzieć, że obostrzenia są przedłużone. Chodziło o to, żeby przed samymi świętami jeszcze raz dokładnie i dobitnie powiedzieć nam, że powinniśmy ograniczyć swoje wyjazdy, ograniczyć swoje kontakty z innymi ludźmi. Chodzi tutaj w szczególności o naszą najbliższą rodzinę. Dla mnie jest to bardzo trudne. Nigdy w życiu nie miałem sytuacji, w której nie spędziłem świąt z moimi bliskimi, a rodzinę mam niemałą. Zawsze to były dla mnie wydarzenia, na które czekałem co pół roku, bo to 2 razy w roku taka sytuacja była. Tym razem zdecydowałem się, że nie będę ryzykował, zostaję w domu sam. No do tej pory tak było, że staraliśmy się w jak największym gronie spotykać. Moja rodzina jest rozszerzona po całym świecie. Teraz wygląda to tak, że dwie moje siostry są we Francji, w Paryżu, w samym epicentrum problemu, a reszta rodziny jest na działkach pod Krakowem. No i o tyle im zazdroszczę, że nawet kwarantanna, którą wszyscy przechodzimy na działkach, wygląda zupełnie inaczej od tego, co ja przeżywam w Krakowie, w bloku. Tam można sobie wyjść na leżaczek przy pięknej pogodzie, którą teraz mamy. Nie wiem, posiedzieć przy piwku, zrobić sobie grilla, cokolwiek, porobić przy grządkach. Ja co najwyżej robię sobie, mam taki spacerniak od pokoju do salonu i tę trasę robię, nie wiem, chyba miliard razy dziennie. To jest moja największa rozrywka. No, nie ukrywam, że jest ciężko, jest to problematyczne, siadło na psychikę. Dlatego zacząłem sobie szukać jakiegoś wytłumaczenia, które
zmobilizowałoby mnie do tego, aby to zrozumieć. No i udało mi się to znaleźć. Mianowicie chodzi o to, że teraz to ogromne wyrzeczenie, jakim jest dla mnie, na pewno dla was również, pozbawienie się tej wspaniałej możliwości spotkania z rodziną w rodzinnym gronie, poczucia całej tej atmosfery, to wyrzeczenie jest inwestycją w przyszłość. Bo ja odmawiam sobie teraz korzystania z tego po to, żebym ja w najbliższych latach, mam nadzieję, w jak największej ilości tych lat, mógł się jeszcze raz w tym samym gronie z nimi spotykać. I chodzi tutaj zarówno o moje własne zdrowie, jak i zdrowie moich najbliższych. Moje rodzice mają ponad 70 lat. Bardzo się o nich martwię i naprawdę powiem wam, że jeśli tak na to patrzę, to jest to dla mnie niewielki koszt, który ja ponoszę w tej sytuacji. Co nie znaczy, że nie jest to proste. Na pewno w niedzielę i w poniedziałek będzie jakaś lekka depresja, jakiś mały zjazd humoru, ale tak naprawdę to jest nic w porównaniu z tym, co my sobie dajemy. Ta możliwość spotykania się z nimi i świadomość, że my nikogo nie zarazimy, nie zarazimy też siebie samych, jest naprawdę wystarczająca, żeby przez to przejść. Poza tym, powiem wam w sekrecie, nie jestem tutaj sam. Mianowicie mam towarzyszy, troszkę są małomówni, ale zresztą sami zobaczcie. Proszę państwa, oto jest pan Skalarek. Ma bardzo mądre oczy w tym momencie, ponieważ nie było jeszcze pory karmienia i on tym subtelnym spojrzeniem próbuje wywołać presję psychiczną. Jest jeszcze jedna rzecz, która pozwala mi przetrwać te trudne sytuacje. Otóż, ponieważ mamy ograniczone możliwości wychodzenia do sklepu, do minimum, zacząłem przeglądać zapasy domowe i znalazłem w lodówce zamrożone babeczki wielkanocne mojej mamy. No nie ukrywam, że jest to element, który bardzo poprawia mi humor i sprawia, że te święta nie do końca są takie stracone, tylko nie mówcie mojej mamie, dobra? A więc, moi drodzy, podejdźcie do tego z rozsądkiem. Spędźcie to, nie o to chodzi, żebyście to spędzali samotnie. Spędźcie to w gronie osób, z którymi jesteście na co dzień w domu. Już nie ma co wariować. No przecież z tymi osobami stykacie się codziennie, więc ryzyko zakażenia nie jest większe ani mniejsze niż na co dzień. Więc te obostrzenia nie dotyczą oczywiście spotykania się z ludźmi, z którymi widzimy się na co dzień, tylko chodzi o to, żeby nie jeździć nagle teraz do dalekiej rodziny i po prostu prowokować los. No dobra, a teraz to, co wam obiecałem ze strefy budowlanej, czyli tematyka terminów i tego, jak to w tym momencie wygląda. Pokażę wam teraz wycinki z tej specustawy dotyczące tego, o czym mówię. Zobaczcie sobie. No tekstu troszkę jest, nie ma sensu, żebym wam to czytał, bo to będzie bardzo nudne, więc powiedzmy, że jak jesteście zainteresowani, po prostu dajcie sobie pauzę i doczytajcie. Okej, o co z grubsza chodzi? Na wstępie powiem wam, że to są odgórne dyrektywy, ale nie będą w ten sam sposób respektowane przez wszystkie urzędy. Chodzi o to, że oni mają możliwość wstrzymać wszystkie te biegi czasowe do czasu zakończenia stanu epidemicznego, czyli nie tego, który jest teraz, bo teraz mamy stan epidemii, tylko jeszcze następnego i dopiero od tamtego momentu będzie się liczyło bieg tych terminów. I teraz o co mi chodzi z tym, że urzędy mogą to inaczej respektować i w różnych sprawach. Jeśli na przykład macie złożony już wniosek o pozwolenie na budowę, są sprawy, które trzeba będzie w tym projekcie poprawić. Pokazywałem wam to w poprzednim odcinku, gdzie pokazywałem cały projekt budowlany, ile tam było rzeczy do poprawy. To są takie pierdółki, ale one uniemożliwiają wam dostanie pozwolenia, trzeba je po prostu poprawić. I w tym momencie, który jest teraz, nie można tego zrobić osobiście. Więc wszystkie te terminy oczywiście się będą rozwlekać, bo wszystko jest załatwiane korespondencyjnie. Problem polega na tym, że o ile takie rzeczy możemy załatwić, jeśli urząd jest ciągle otwarty, urzędnicy ciągle tam pracują, to jeśli nasz budynek wpływa na inne działki, czyli nasze pozwolenie na budowę
ma więcej stron niż nasza własna, to musimy dać termin, nie pamiętam ile to było, czy to były 2 tygodnie pozostałym stronom, po prostu na to, że oni mogą się zaznajomić z dokumentacją związaną właśnie z tym waszym pozwoleniem na budowę. Oczywiście teraz nie ma czegoś takiego jak zapraszanie stron, umożliwianie im zobaczenie dokumentacji, po prostu urzędy nie umożliwiają takiej opcji, więc nawet jeśli macie złożone papiery, wszystko jest w porządku, to wy i tak nie dostaniecie tego pozwolenia na budowę, ponieważ musi dopiero minąć stan epidemii, minąć te, tak jak pamiętam, 2 tygodnie, czyli muszą sąsiedzi dostać ten list, mijają 2 tygodnie i dopiero wtedy będzie wydawana decyzja o pozwoleniu na budowę. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, w której wy dostarczycie pisemne zaświadczenie od wszystkich tych stron, że one nie wnoszą żadnego ale i nie mają problemu z tym, żebyście wy się budowali. Wtedy nie ma problemu z tym 2-tygodniowym okresem, nikt nie będzie zapraszany, żeby zobaczyć dokumentację, będziecie mogli dostać to pozwolenie. Jeśli chodzi o wydanie warunków zabudowy, to również te terminy są w tym momencie bardzo rozwleczone i trzeba tutaj zrozumieć, że to wszystko nie funkcjonuje tak jak, to nigdy nie funkcjonowało tak jak powinno, a teraz jest jeszcze gorzej w tym momencie. Więc trzeba wziąć pod uwagę to, że terminy się maksymalnie będą rozwlekać. Jakiekolwiek konkrety odnośnie tego, kiedy coś mogłoby być, będą się pojawiać dopiero, gdy ten stan zostanie wycofany. Tak samo jeśli mamy budynek na zgłoszenie. Tam urząd ma 21 dni na to, żeby wyrazić jakieś ale i po 21 dniach, jeśli nic nie powie, że mu nie pasuje, no to jest tak zwana milcząca zgoda i wtedy można zaczynać. Ale ten bieg również jest wstrzymany, w związku z czym no to jest oczywiste, że jeśli teraz byście złożyli ten wniosek, no to tych 21 dni będzie liczonych dopiero od czasu wycofania stanu zagrożenia. Ale jeśli na przykład złożyliście wniosek o pozwolenie, złożyliście wniosek o warunki, czy też zgłosiliście budynek przed tym stanem, na przykład powiedzmy tydzień przed wprowadzeniem tego stanu, więc minął ten tydzień z tych 21 dni, ten bieg jest wstrzymany i dopiero jak on się zamknie, znaczy jak zostanie wycofany stan zagrożenia, to będą mijać dodatkowe te 2 tygodnie i dopiero wtedy będziecie mogli uzyskać tą milczącą zgodę. Więc jak sami widzicie, jest to masakrycznie zły okres na to, żeby próbować jakiekolwiek biurokratyczne sprawy pozałatwiać. Szczerze wam współczuję. Bardzo się cieszę, że ja już mam to z głowy. I tutaj wchodzi kolejna problematyczna kwestia, mianowicie... Większość z was zapewne składała, bądź też chce złożyć wnioski o pozwolenie na budowę w oparciu o projekt budowlany spełniający normy WT 2017. Ja szczerze wątpię, żeby jakakolwiek ustawa wprowadziła opóźnienie wprowadzenia warunków technicznych 2021, więc jeśli to się tak będzie przedłużało, to może się okazać, że wasz termin dostania pozwolenia na budowę tak się wydłuży, że zahaczy o przyszły rok. I to wystarczy nawet jeden dzień przekroczenia granicy przyszłego roku, sprawia, że wasz projekt nie będzie mógł być dopuszczony, ponieważ będzie musiał spełniać te bardziej rygorystyczne normy. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak to ugryźć. Bardzo dużo zależy od tego, kiedy ten stan zostanie wycofany. Jeśli to będzie za miesiąc czy dwa i wtedy złoży się pozwolenie, wniosek o pozwolenie, no to mijają te no minimum 60-65 dni, ale zazwyczaj jest to dłużej, ponieważ są rzeczy do poprawienia, trzeba się tam zjawić, trzeba nanieść poprawki, więc powiedzmy nawet 3 miesiące może to trwać. No to przy 2-3 miesiącach jeszcze trwania tego stanu, który jest obecnie, powinno udać się to załatwić. No ale co jeśli nie? Wtedy trzeba się naprawdę zastanowić. Zobaczcie, czy te wasze projekty mają wpisane. Pokazywałem wam w tym projekcie link teraz do tego filmika, macie tutaj u góry. Tam w tym bilansie energetycznym, optymalizacji energetycznej, na samym końcu jest napisane, które normy spełnia ten budynek. I tam będziecie wiedzieć, czy wy musicie kategorycznie zmieścić się w tym roku, czy też będziecie musieli pójść do architekta i dokonać kolejnych adaptacji. Tylko to już nie będzie takie proste, bo trzeba będzie zmieniać grubości ścian, pozmieniają się kubatury, powierzchnie zabudowy. No, zmian będzie sporo, jeśli chcielibyście wprowadzić grubsze izolacje,
które są tam wymagane. Oczywiście nie mówię już o tym, że koszta budowy domu spełniającego normy, które będą dopiero wprowadzone, będą zdecydowanie wyższe niż tych, które są do tej pory. Naprawdę Wam współczuję, rzućcie na to okiem. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie pod tym filmikiem. W ogóle to tak samo jak przy tamtym filmie. Bardzo Was proszę, dawajcie znać w komentarzach, jak Wam idzie, jak sobie z tym radzicie. Ja naprawdę cały czas za Was trzymam kciuki niezmiennie. Jedyne co mogę robić, to po prostu nagrywać te filmiki, w których do Was apeluję o jakieś rozsądne zachowanie. Rozsądne, ale też żebyście nie wariowali. To ma być po prostu tylko i wyłącznie oparte o zdrowy rozsądek. Te wszystkie obostrzenia są po to, żeby nam uświadomić, jak zła jest sytuacja i jak bardzo musimy się trzymać i wspierać. Widzimy się już w poniedziałek, za 3 dni. Tam będzie druga część tego filmiku i tam poruszymy sobie następne tematy budowlane. Mianowicie zasięgnąłem trochę wiedzy odnośnie udzielania kredytów. Dosyć mocno zmieniły się wymogi banków, więc o tym sobie porozmawiamy i pomówimy sobie też o bardzo ciekawym temacie, mianowicie czy my w ogóle możemy na tą budowę jeździć, czy nie dostaniemy przypadkiem kary, czy mamy jeździć osobnymi samochodami, czy można budować samodzielnie, czy w ogóle można teraz nadzorować firmę. O tym wszystkim Wam opowiem, a póki co przypominam jeszcze raz, nie spotykajcie się z daleką rodziną, zadzwońcie do nich, zadzwońcie do babci, cioci, wszystkich wujków i mówicie tak: cześć ciociu, no tak, ja też tęskniłem, bardzo Cię kocham. Słuchaj, mam pytanie, masz może konto na YouTubie? Nie? Słuchaj, to zakładaj szybko, bo znalazłem taki świetny kanał, tam gość mówi całkiem sensownie mądre rzeczy. Mądre rzeczy. A co najważniejsze, te swoje odcinki wypuszcza regularnie co piątek. Co piątek. Co? Tak? Będziesz oglądać? Super. Super. No ja też. No hej, papa. A ty będziesz oglądać?